Witajcie. Testosteron odgrywa niezwykle istotną rolę, nie tylko w organizmie mężczyzny, ale także w organizmie kobiety, bo wpływa nie tylko na wykształcenie się cech płciowych męskich, drugo- i trzeciorzędowych, ale wpływa także anabolicznie, czyli m.in. na rozwój masy mięśniowej, prawidłową gęstość kości, ale także, moi drodzy, testosteron bierze udział jako zapobiega m.in. występowaniu niektórych chorób cywilizacyjnych, mianowicie depresji, bezsenności, otyłości, zwłaszcza typu brzusznego, cukrzycy, a nawet miażdżycy. I wiadomo, że niedobór testosteronu może sprzyjać rozwojowi tych chorób, czyli cukrzycy, miażdżycy, zawałowi serca, osteoporozy, ale także może wpływać na sarkopenię, czyli osłabienie siły mięśniowej, jak również na nastrój, czyli powodować bezsenność, rozdrażnienie, spadek tak zwanych funkcji seksualnych. Moi drodzy, testosteron wykazuje działanie zarówno anaboliczne, jak również androgenowe. Jest wykorzystywany m.in. w dopingu przez sportowców, ale ze względu na ten efekt androgenowy, który wynosi mniej więcej około 50% działania testosteronu, czyli stosunek działania anabolicznego do androgenowego wynosi mniej więcej jak 1:1, limituje to użycie testosteronu m.in. przez osoby, które ćwiczą na siłowni. Bo na przykład, o ile kobieta chciałaby mieć na przykład rozwiniętą masę mięśniową, to na przykład już niekoniecznie chciałaby mieć owłosioną klatę, czy na przykład trądzik na twarzy, czy taki męski, niski głos. Na co warto zwrócić uwagę? Na to, że stężenie testosteronu podawane w podręcznikach, prawidłowe stężenie testosteronu, wynosi od 2,31 do około 9,5 nanograma na mililitr. Jednakże pytanie zasadnicze, czy osoba na przykład w 30 roku życia, czy w 40 roku życia, która ma testosteron na dolnej granicy normy, czyli 2,31 albo 2,5 nanograma na mililitr, czyli jeszcze w normie, czy taka osoba powinna podjąć leczenie, czy nie. Wiadomo, że nie istnieje w literaturze podział stężenia testosteronu względem wieku. Tak naprawdę ta norma jest określona ogólnie i nie ma norm dla poszczególnych grup wiekowych. Niemniej wiadomo, że u osób młodych niskie stężenie testosteronu może prowadzić już do wystąpienia objawów klinicznych, takich jak właśnie rozdrażnienie, bezsenność, spadek libido, spadek funkcji seksualnych, funkcji płciowych. I w związku z tym przyjmuje się, że u osób młodych stężenie testosteronu, w zasadzie u wszystkich osób, nie powinno, a zwłaszcza u osób młodych, nie powinno spadać poniżej 3,5 nanograma na mililitr. W zasadzie przyjmuje się 3,46 nanograma na mililitr. Czyli mężczyzna w wieku 30 czy 40 lat powinien mieć stężenie testosteronu od 3,46 do mniej więcej 9,5 nanograma na mililitr. Natomiast te wartości, które są podawane jeszcze jako granica normy, czyli 2,31 a 3,46, to jest tak zwana szara strefa. Jeżeli mężczyzna jest starszy, no to oczywiście taka wartość testosteronu mu nie przeszkadza. Jeżeli mężczyzna jest młody i ma stężenie testosteronu rzędu 2,31 a 3,5 nanograma na mililitr, to może, ale nie musi, bo nie istnieje taka prosta korelacja pomiędzy stężeniem testosteronu a objawami klinicznymi, może już mieć objawy deficytu testosteronu i może być kwalifikowany do odpowiedniego leczenia. Natomiast każda osoba, niezależnie od objawów, ze stężeniem testosteronu poniżej tych 2,31 nanogramów na mililitr powinna zostać poddana leczeniu. Moi drodzy, pewna uwaga. Testosteron podawany zewnętrznie hamuje wytwarzanie endogennego testosteronu. Ale także niestety wpływa hamująco na układ pod wzgórze przysadka jądra, prowadząc do obniżenia hormonów LH i FSH. W związku z tym dochodzi do zahamowania spermatogenezy. Mężczyźni, na przykład siłacze, którzy przyjmują testosteron w celu osiągnięcia masy mięśniowej, są niestety bezpłodni. Mają azoospermię, czyli po prostu wydzielają nasienie, mają libido, ale nie ma tam plemników. Po odstawieniu testosteronu, najczęściej w ciągu dopiero 3 do nawet 18 miesięcy, wraca im płodność. Ale często jest tak, że jeżeli odstawią egzogenny testosteron,
to w wyniku zahamowania jednocześnie produkcji endogennego testosteronu dochodzi do gwałtownego niedoboru testosteronu i może u nich się nawet pojawić hipogonadyzm, czyli pomniejszenie narządów płciowych, włącznie z azoospermią, czyli niedoborem plemników. W związku z tym, moi drodzy, jeżeli ktoś ma niedobory testosteronu, to w zasadzie podawany jest testosteron w żelu, albo doustnie, albo pozajelitowo i po 3-6 miesiącach ocenia się skutki działania tego leczenia. Ale jeżeli jest to mężczyzna w młodym wieku, płodny, to należy pamiętać, że niestety testosteron może działać niekorzystnie na komórki właśnie Sertoliego i Lady Gaga w jądrach, w związku z tym prowadzi do odwracalnej bezpłodności. Ale moi drodzy, moja rada, przed jakimkolwiek leczeniem testosteronem należy wykonać podstawowe badania, morfologię krwi, ale także badanie nasienia, żeby stwierdzić, czy już na dzień dobry nie mamy na przykład niskiego stężenia plemników w nasieniu, czyli czy już na dzień dobry te funkcje płciowe, rozrodcze mężczyzny nie są osłabione. Obowiązkowo badanie antygenu PSA i badanie prostaty, przynajmniej w USG lub badaniem per rectum, bo rak prostaty, przerost prostaty może być przeciwwskazaniem do podawania testosteronu. A objawy niepożądane, oprócz niepłodności czasowej, występuje bardzo często zwiększenie hematokrytu, czyli nadkrwistość. I dlatego w trakcie leczenia robi się kontrolną morfologię. U młodych mężczyzn w zasadzie testosteron powinien być podawany dopiero przy wartościach poniżej 3,5 nanograma na mililitr, albo jeżeli nie występują objawy kliniczne, dopiero jeszcze przy niższych wartościach. I to najlepiej, o ile to możliwe, stosować jednocześnie takie inhibitory, które są jednocześnie modulatorami receptora estrogenowego, czyli tak zwane SERMy, które sprawiają, że ten testosteron nie będzie działał hamująco na przysadkę i podwzgórze. Do takich leków zaliczamy m.in. gonadotropinę kosmówkową. I właśnie podawanie gonadotropiny włącznie z leczeniem testosteronem powinno być prowadzone łącznie u mężczyzn w młodym wieku. Alternatywą jest podawanie innych SERMów, nie mylić z SARMami, mianowicie podawanie cytrynianu klomifenu, który również może dawać korzyści. A moi drodzy, czy istnieją zioła podnoszące stężenie testosteronu? W zasadzie nie. Niektóre zioła rzeczywiście mogą mieć korzystny wpływ, a są to trzy. Tribulus terrestris, czyli po prostu buzdyganek, żeńszeń i moi drodzy, tongat ali, czyli Eurycoma longifolia. I te trzy zioła sprzedawane w postaci suplementów mogą nieco zwiększyć stężenie testosteronu. Ale pamiętajmy także, że można przyjmować na przykład w postaci suplementacji dehydroepiandrosteron, czyli DHEA. DHEA jest dostępny bez recepty i częściowo ulega konwersji do testosteronu. W związku z tym suplementacja DHEA również może być takim pierwszym krokiem, który podejmujemy w przypadku niskiego stężenia testosteronu. Dobrze, moi drodzy, to wszystko w tym temacie. Pozdrawiam Was. Cześć.